Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, przed nami już ostatni odcinek serii. A tak więc jeśli wam się ona podobała, zostawcie tutaj masę łapek w górę pod tym odcinkiem. A ja już nie przedłużam, kontynuujmy. Plan stays the same. Right. I take care of the crowd. You handle the manager. Threats don't work. Do what you gotta do. Keeps the vault keys on them. Say a teller sounds the alarm. How long do we get? 5 minutes. Maybe more. Before the cops show. What if it all goes to hell? I'm not fucking around, Tom. You hear gunshots down at the vault? Don't come up. It's the money or nothing at all. Czyli jak widzicie, rozpoczyna nam się gruba misja. Napad na bank. I to tylko we dwójkę, jak widzicie. We doing this? We're doing this. Stay where we can see your pretty faces. Anybody moves, I'll pop them! Get the manager! I need you all to stay on the ground! I see movement, people start getting shot! No dobra, moi drodzy, wkraczamy do akcji. Trzeba się udać na górę, tak więc... chyba tędy. With me, down to the vault. I'll do whatever you say. No one needs to get hurt. What are you doing? This make you feel big? Beating on a little guy? It's making me feel rich. And the little guy gets to walk away if he doesn't do anything stupid. How many guards at the vault? One. You gonna shoot? I don't know. If I see a gun, he gets a bullet. So you tell him to stand down. It's all on you. No, ruchy, 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 kolego. Everything okay? Manager here is being good and cooperative. We're all doing what we're told, aren't we, buddy? Keep moving. You won't get away with this. Your sort never do. You just worry about yourself. You want to see your daughter graduate from high school? No, you keep I your hands where I can see him and tell your guard to do the same. Nie mogę też tak blisko się niego trzymać, bo zaraz się obróci, weźmie mi strzelbę i porobi jak amatora. Remember, when we get to your guard, you tell him to drop his gun. You got that? Nie słyszę potwierdzenia, kolego. Listen to me very carefully. I need you to put down your second boy. A skubańce. Nie wiem, gdzie on tam polasł, ale nie podoba mi się to, co tutaj odwalił. Dobra, zarobił. Chyba wszyscy, co? Na to wygląda. Tutaj jeszcze jakaś jest chyba znajdźka i amunicja, o ile się nie mylę. Coś tu mamy. Jest apteczka. Jest na pewno karta papierosowa, jak widzicie. Jest też amunicja. Dobra. Musimy mieć naprawdę oczy szeroko otwarte, bo tutaj, jak możecie zauważyć... Volkis on the table. No one else has to die. I don't have to die. A, mogłeś o tym pomyśleć zdecydowanie wcześniej, kolego. Nie chcę go zabijać, już walić go, ale powinien zarobić kulkę. Jasne było moje polecenie. Niestety nie dostosował się do niego. Ale już mniejsza o to. Otwórzmy to. Jesus, Mary and Joseph.
nie uniosą tego wszystkiego. Wake him, Moni! Damn it! The cops are here. Let's go. Get the money. It's time to go. Dobra, ten niech to bierze, a my się zajmiemy tym, w czym powinniśmy przynajmniej w teorii być dobrzy, czyli w strzelaniu. Dobra, mam nadzieję, że tutaj wyjdziemy stąd żywi. W sensie, no żywi musimy wyjść, bo przed nami jeszcze kolejne misje oczywiście, ale z moim strzelectwem. Dobra. Ej, ten tutaj jeszcze przeżył, nie, to jest drugi, dobra. Nadchodzą z każdej możliwej strony. Dobra. Załatwieni. Na razie czysto. Tutaj już słyszę jakieś głosy. Tędy będzie wyjście, czekajcie. Tak! Dobra, jest fura, ale pięknie. Ale pięknie, ominęliśmy wszystkich. Nie byłem tego do końca pewny. No odpalaj tą furmanę. Jak najdalej od policjantów, dokładnie. Nie wiem, czy była jakaś inna droga przejścia, ale powiem wam, że ta nam się tutaj zdecydowanie przyfarciła. Teraz trzeba, moi drodzy, tutaj jak najwięcej skręcać. Sprawiać, aby zgubili nas z widoku. Kurde, no to było niepotrzebne. Zdecydowanie. Troszkę wydłuży pościg, ale zaraz ich tutaj. O kurde. No dobra, tutaj mi się podoba przejazd. Oni tu na bank nie wjadą. Oj, tutaj też niestety nie była to dobra opcja. Ale troszkę ich tutaj przecząsnąłem. I chyba droga wolna teraz będzie. Oj, chyba tak. Patrzcie na to. Porobieni. Easy. No ja spodziewałem się, że kurde, po takiej misji, po takim napadzie na bank, to powinien być maksymalny poziom pościgu, nie? Teraz zakręcimy się po rondzie, bo tam widziałem, że policjant był. Nie powinni odpuścić, no dokładnie, patrzcie. Już nam gwiazdeczki znikają, pięknie. Where now? A Palermo club. Sam's club. Hey, it's empty right now. When you don't know, can't hurt him. Jak na dwie osoby, to powiem wam, poszło nam bardzo, ale to bardzo dobrze. Niestety to, co zrobiliśmy, to czego dokonaliśmy, to rzecz już na jakby inną dyskusję, nie? A mianowicie napad na bank to coś przeciwko naszemu szefowi. Tym bardziej, że on o tym nie wie. Zresztą była wcześniej mowa, że on i tak nie wyraziłby na to zgody. We're almost there, Tom. We've almost done it. It's still almost, Polly.
will only have done it once my heart stops trying to beat outside my chest. I niestety, no jeśli robimy coś wbrew naszemu szefowi, no to trzeba będzie ponieść tego konsekwencje. Jakie one będą, tego za momencik się pewnie dowiecie. Sake. Sure. Ah! We gotta go. I'll see you tomorrow. Unless I'm halfway to Hawaii. Oh, come on. I'm kidding. Hey, I couldn't have done this without you. I know that. Go home, celebrate with Sarah, come by my place in the morning, we'll split up the dough. Yeah, okay. Good luck. See you around, pal. Tak więc, jak widzicie, szybka misja, chociaż mogłaby się wydawać skomplikowana, skoro słyszymy gdzieś tam napad na bank, no ale udało się, wszystko po naszej myśli, tak więc kontynuujmy. Well, look at this. Christ has finally risen. I was getting ready to call the coroner. Sorry. Had a bit of trouble falling asleep is all. Me too. Thanks to you tossing and turning all night. Okay, what'd you do? We're just feeling lucky is all. Got that right, champ. But I've been thinking. Oh, yeah? I'll call the papers. I've been thinking about taking you and a kid out to the shore. You serious? Ain't you working? Polly and me, we've come into some money. Huh. One of his cracked angles finally pay off? Yeah, something like that. Pack a few bags. I'll swing by after I go around to Polly's. What ain't you telling me, Tommy? Nothing. Sure, you and Polly are suddenly flush, and now you want to leave town for a few days? That don't square. What's the point of making a buck if we can't spend it? That ain't it. You're moving, even when you're standing still. Yeah, you're nervous about something. Polly, you don't even know why yet. But that must be it. You better figure it out before you get to Polly's. Just in case it's him that got you all wound up. Polly's all right. Don't worry about it. Well, I guess I'll see you soon. Lecimy w takim razie, moi drodzy. Mamy do dyspozycji, jak widzicie, jedną z ciekawszych furek. Bardzo szybka, też przy okazji bardzo ładnie wyglądająca. No i chyba spory dystans do pokonania, bo od tego domu naszego głównego bohatera do jego kumpli czy do szefa, no nie ukrywam, kawałek jest, tak więc trzeba tutaj się sprężyć. Sara to dosyć mądra kobietka, ona tutaj wiele rzeczy była, jak widzicie, w stanie przewidzieć. Wie, że to czegoś się boi i to coś, no to pewnie reakcja szefa, nie? Jak to wszystko się potoczy. Mieli tutaj obaj świadomość konsekwencji. W przypadku kumpla, z którym dokonaliśmy napadu, sytuacja jest o niebo łatwiejsza, ponieważ on powiedział, że albo dokona tego napadu, albo jego życie zbytnio nie ma sensu. Znudziło mu się już takie życie, jakie aktualnie ma. Jakby nie boi się konsekwencji. My natomiast, będąc Tomim, mamy rodzinę, tak? Więc co za tym idzie, mamy dla kogo żyć. Dla kogo pracować. Z kim spędzać wolne chwile.
ta sytuacja jest troszeczkę inna, nie? Tak więc... No to mi zdecydowanie pewnie niż jego kumpel boi się tych konsekwencji i jest to wyczuwalne. Na tyle, że Sara się zorientowała, że coś jest nie tak. Już po nim. Dlatego mówiłem wam w poprzednim odcinku, abyście dokładnie wsłuchali się w jego słowa. Dzięki nim też łatwiej pogodzić się z jego śmiercią. Ktoś wie, że my tu jesteśmy. Holly. Sam. It's me. It's Tom. Where's Polly? He's dead. I'm looking at him, slumped over in a hallway, torn a fucking skull. Oh, God. I was calling to warn him. About what? Jesus Christ. I owe you fellas my life three times over. Warn him about what, Sam? Salieri. He found out about the bank job. You're in deep shit, Tom. You gotta disappear. Okay. Okay, I just need some cash to get me and the girls out of town. Can you swing that? Sure. Anything, pal. You want me to come to Polly's? No. No, I can't stay here. Meet me at the city gallery. Yeah, okay. Keep your head down, Tom. I'll see you soon. And thanks, Sam. I always pay my debts, son. You know that. Przykry widok niestety, ale doskonale znał swojego szefa. Ba, nawet to przewidział, że tak to się może skończyć. No i że tak powiem, wywróżył sobie to, nie? Powiem wam, że jak najbardziej rozumiem, że szefowi mogło się to nie spodobać, ale no też nie ukrywajmy. Ta nasza trójka to była taka zgrana i dobra ekipa, dlatego nie do końca potrafiłem zrozumieć, grając w oryginał, dlaczego po prostu nie ma możliwości wybaczenia. Ja wiem, to są pewnie zasady mafijne, nie ma wybacz, nie ma zmiłuj się, masz być lojalny. Ale no nawet nie dał sobie pewnie wytłumaczyć, skoro nasz kumpel zginął. On nawet mówił zresztą, że on się chce podzielić tą kasą, nie? A tu pewnie nawet nie było sytuacji, aby się wytłumaczyć. Ja rozumiem, jak to jest jakiś, wiecie, koleżka gdzieś tam 20 w hierarchii, 50, ale nie ktoś, kto jest na dobrą sprawę prawą czy też lewą ręką, nie? Szefa. No szkoda, szkoda, że tak to wygląda. No ale cóż, takie życie, takie pewnie zasady mafijne. Nic na to nie poradzimy. Move, Tommy. Shit.
Hey, Tom. Sam. What the hell's going on? You and Polly put me in a bad spot. I know, Sam, but I'm sorry about that, but I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again. Making me choose between my friends and the family. This is what you were looking for, Polly's. Here's your cut. It's more than you deserve. Sam. You killed him. You killed Polly. No. Polly got himself killed. And you seem real tore up about it. I'm just in a good mood. Things are right between me and the Don. I'm moving up. And I just found this big bag of money. The Don knows about Frank, Tom. The whore, too. That whore? The girl you were sweet on? You're the one that let her live. I'm sorry about this, Tom. But our business has rules. Shame, too. Don Salieri really liked you. Guess we'll both have a good cry at your funeral. You think you're doing this because you're loyal, but you're not. You're just scared. Maybe. But you'd have lived a lot longer if you'd have just looked over your shoulder from time to time. Goodbye. Don't let him suffer, boys. He's my buddy. No, nie jesteś naszym kumplem. Przyjacielem widać też nie byłeś. Niestety. Rozprawmy się z tymi gnojkami i dorwijmy tą mendę, bo ja go inaczej naprawdę nie mogę nazwać. To, co on odwalił, to jest poniżej krytyki. On stworzył jakieś takie, wiecie, według mnie swoje zasady, których sam się do końca nie trzyma. Dosyć sporo w nim hipokryzji. No ale... Mam nadzieję, że będzie nam dane sobie z nim pogadać i to wyjaśnić wszystko. Hejcie, lekko trzeba się wycofać. Bo jak widzicie, skubaniec ma tutaj sporo swoich przydupasów, którymi się próbuje wyręczać. Przeładujmy sobie na spokojnie. Chyba tutaj idzie typek do nas. Pięknie, załatwiony. Tu jeszcze się pali? Chyba tak. Dobra. Może sobie tutaj pójdziemy tędy. Dobra, koleś nas nie widział. Dobra, możemy sobie zmienić broń na troszeczkę lepszą. I też tak zrobimy. Tutaj jest apteczka, już mi się to podoba. Akurat zdrowia mi brakowało. Coś czuję, że on tutaj będzie miał naprawdę sporo tych ludzi do pomocy. Tak więc trzeba uważać, nie ma się to za bardzo wychylać. On tu jeszcze żyje? Żyje, dobra, tu jeszcze jeden. Tutaj widzę, że mamy mołotowy do dyspozycji. Z chęcią bym sobie je zabrał i wykorzystał na kolejnych rywali. Tutaj znajdźka, kurde. Ja nie chcę, a dobra, to są drzwi na szczęście. Już się bałem, że nasz Tommy tutaj wleci na grubo i się, słuchajcie, zatrzyma na rywalach.
Powiem wam, że sam to już mi tak działa na nerwy, że nie mogę doczekać się, aż go w końcu dorwę. I tutaj twórcy chcą, żebyśmy go chcieli dopaść jak najszybciej, a jest taka ogromna liczba rywali do wyeliminowania. Więc na spokojnie trzeba poczekać i wyczekać na swój cel. Pozbierajmy sobie tutaj amunicję. Jest apteczka. Widzę, że też jest jakaś znajdźka, tak więc zabierzmy sobie ją. No i lecimy dalej, na spokojnie, mimo że kurde jest taka ochota, żeby naprawdę gdzieś tam ich ominąć wszystkich i dorwać sama, to raczej nie będzie to fizycznie możliwe, dopóki wszystkich tych jego przydupasów nie wyeliminujemy. Też jak widzicie, sam pokazuje, że no nie do końca ma jaja, nie? Ciągle przed nami ucieka. Pewnie nikt oprócz mnie i was tej historii nie pozna jego. No bo jakby nie patrzeć, wszystkich przydupasów sobie tutaj wyeliminujemy. No a sam też zdecydowanie jest osobą, której no po tym co zrobił nie możemy odpuścić, moi drodzy. Pozbierajmy sobie tutaj co można. Mamy chwilę wytchnienia. Szkoda, że nie ma nigdzie amunicji do zebrania, bo jak widzicie, no niewiele jej mamy. Fuck you, Sam. I know you do the same, Tom. Hell. I know you've done the same. This is getting serious, boys. Ja tutaj na spokojnie wyczekam na ten odpowiedni moment. Prowokujesz, żeby popełnić jakiś błąd, ale nie dam ci się. Dobra, mamy znajdźkę. Na spokojnie, moi drodzy, na spokojnie. Running out of guys yet. Salieri was ripping us off. Kurde no. Ta amunicja teraz jest na wagę złota, więc trzeba ją naprawdę szanować. Dobra, wbijmy tutaj. Dobra. Szybko amunicję przechwytujemy i można lecieć dalej. O, kolega plecy będzie miał robione i popalone jednocześnie. Jeszcze przeżył. Dobra, wolę poczekać, bo gdzieś tam jeszcze się lekko podpalę od niego i będzie lipa. Aj. Lucky shot, Tom. But the thing about drug money is it pays for a lot of muscle. Put them down, boys. Sam, powiem ci jedno, twój czas już jest policzony, zdecydowanie. Dobra, trafiony w końcu. Pięknie, hedzik. Dobra, drugi załatwiony. On gdzieś tu cały czas w okolicy jest, jak widzicie na tej minimapce. Dobra, kolejny hedzik, pięknie. Mamy sporo amunicji teraz. Udało nam się nazbierać. Dobra, ilu jeszcze masz tych swoich przydupasków, co? Dobra, nawalamy w niego. Nobody's carrying you to the doctor this time, Sam. You kill me now in the dawn. She's never gonna stop looking for you. But you let me live. I'll tell Salieri you're dead.
you can disappear. Just like Frank. Only you'll be smart enough to stay gone. Right? What happened to him? He was hiding out in Europe. But the dumb bastard. Started betting at the dog track. Got spotted by a friend of the family. So Salieri, he sent out a crew. And his family? Christ. Czas to skończyć. Can you? There's always that little voice in the back of your head. Maybe sounds like your baby girl, or Sarah. Always telling you not to pull that trigger. And you can't make up your mind. It's getting easier every time you open your fucking mouth. We sure had some laughs, right? Remember that time? Me, you, and Polly. No i tak się zakończyła przyjaźń trzech kumpli. Został tylko Tommy. I sympathize with the situation, Tom, and I want to help your family, but I can't do anything unless you're willing to testify in court. You understand that, right? You'll have to sit in that box, stare down Salieri, Ralphie, Vinny, maybe even Sarah's father. I don't know if you got the stones for it, if I'm being honest. I'll do what needs to be done. But you need to get my family new identities and ship them far away from here. Well, hold on. There's a long road between us sitting here bumping gums and Sarah sleeping under new stars. Then I'm sorry I wasted your time. And mine. I gotta get out of town. Look, Tom. I got a family too. Wife. Four boys. All Irish twins. Yeah. So you know I understand what you're going through. All the worrying over them, the fear that one of them's gonna go before you do. But this case, it'll be one of the biggest this city has ever seen. It could drag on for years, and I don't know if I can protect you for that long, not the way things are downtown. Everyone's gotta eat, right? Even dirty cops. Just being honest here, there's a few bodies I can trust downtown, but not many. And if it comes down to you or me taking a bullet, I'm not gonna make my wife a widow. Keeping you alive ain't exactly the moral course, but I'll try. That's a pretty good sales job. Trying to make me think you got nothing on the line. But this is your whole career right here. However it works out for me, whether I live or die, you get to crack the Morello case and take down a Don. Salieri will be your legacy. Don't go thinking you know me, Tom. Salieri belongs behind bars. I'll help you so long as you help me put him there. That's all this is. Then that has to be enough.
long time ago. In another life. Someone once told me that family is a man's Achilles heel. His greatest weakness. Maybe he was right. Because everything I've done, both good and bad, I've done for my family. I've turned my back on people they thought were my friends. I've kept a lot of hard promises. I spent 8 years totally alone, trying to find myself so I could come home. A better husband. A better father. A better man. Now that I'm a lot older and just a bit wiser, I see that family is our greatest weakness. But it's also our greatest strength. It gets us out of bed in the morning. It lets us chase our dreams, even when they're moving too fast to catch. It keeps us from falling over when we're too tired to take another step. Mr. Angelo. Teraz jak możecie poznać, zobaczymy scenę z drugiej części Mafii. Yes. Mr. Salieri sends his regards. Tommy! That's okay. You're safe now. You're all safe. Remember that money, jobs, even best pals will come and go. But family. Family is forever. Powiem wam, że ile razy bym oglądał tą końcówkę, a miałem już okazję kilka razy ją widzieć, chociażby w oryginale, czy w drugiej części Mafii, bo to jest jakby fragment też z drugiej części, to łapie naprawdę bardzo mocno za serducho i bardzo smutno się robi, kiedy ginie postać, z którą przeżyliśmy tak wspaniałą historię, bo dla mnie to naprawdę była wspaniała historia. Jedynka zawsze gdzieś tam była głęboko w moim serduchu i wiele razy wam mówiłem, remake był spełnieniem moich takich gamingowych marzeń. Jest kilka gier, które chciałem zawsze zobaczyć w formie remake'u, nie tylko aby móc sobie tą historię przypomnieć w tej nowej odsłonie audiowizualnej, ale aby młode, te nowe pokolenie miało okazję poznać ten wspaniały tytuł, no bo nie oszukujmy się, nie wszystkie starsze gry działają na tych najnowszych systemach prawidłowo. No, jeśli jesteście graczami konsolowymi, to w ogóle nie mieliście okazji tej Mafii 1 ograć, tak więc to mnie też jednocześnie cieszy. No wy na pewno obejrzeliście całość, ale też pewnie mnóstwo osób kupi tą grę, sobie samemu ogra. Ja zdecydowanie tą gierkę rekomenduję. Oczywiście mogłaby ona być jeszcze lepsza technicznie. Tutaj pojawia się sporo bugów, na które natrafiliśmy. Może nie sporo, no pojawiło się kilka. Jest to wszystko, myślę, do dopracowania. Oczywiście zachęcam was też do ogrania dwójki i trójki, jeśli oglądaliście jedynkę u mnie. Ale jeśli nie macie możliwości ogrania tych dwóch tytułów, to ja serdecznie was zapraszam do moich serii, zarówno z drugiej części, jak i trzeciej. Ja Mafię dwójkę ogrywałem bardzo blisko premiery trójki, więc to nie są jakieś stare, archaiczne materiały,
materiały, tylko no w miarę świeże produkcje. Dwójkę ogrywałem na PC-cie, na Max Detalach, trójkę tak samo, jeszcze z modami graficznymi. Ogrywałem też DLC-ki do Mafii 2, a tak więc naprawdę myślę, że nie ma sensu nagrywać remasterów dwójki i trójki, bo niewiele na YouTubie tutaj różnic zauważycie, a ja zawsze staram się, aby te moje materiały nie tylko były dobre od strony tej fabularnej, ale też audiowizualnej, a dosyć dużą uwagę tutaj przykładam do jakości swoich materiałów, tak więc naprawdę myślę, że z przyjemnością będzie Wam się oglądało serię z dwójki, DLC-ków do dwójki, jak i trójki. Zapraszam Was z tego miejsca serdecznie. Dla mnie osobiście jedynka i dwójka to są najlepsze części. Trójka troszeczkę jest mniej udanym tytułem, ale też wartym sprawdzenia, szczególnie w mojej serii, ponieważ tam starałem się Wam pokazywać tylko te najbardziej soczyste misje, pomijając misje, które są powtarzalne, które sprawiają, że trzecia część Mafii, no jest jaka jest. Co mogę powiedzieć jeszcze? No dla mnie to była naprawdę wspaniała przygoda. Jestem ciekaw, jak Wam się tutaj podobało. No jak widzieliście zresztą, niektóre sceny były troszkę zmienione. Były tam jakieś zabiegi kosmetyczne, jeśli chodzi o warstwę fabularną. Niektóre misje zostały skrócone, niektóre natomiast zostały wydłużone. Natomiast jakby finalnie po przejściu tej gry powiem Wam, że ja jako fan Mafii jestem z tego remake'a zadowolony. Jedyne, do czego się mogę doczepić, to ta warstwa techniczna, która pewnie zostanie usprawniona wraz z kolejnymi update'ami. Oczywiście gra według mnie mogłaby wyglądać znacznie lepiej wizualnie, technicznie, mechanicznie. Niemniej jednak wtedy chyba już zbyt mocno ta jedynka by odstawała od dwójki i byłaby troszeczkę duża przepaść. Nie wiem, no ja jestem osobiście z tego zadowolony. Mi jakoś gra mocno wizualnie nie przeszkadzała, fajnie się w niej bawiłem, a dla mnie akurat w tym tytule najważniejsza była historia. Ta została fajnie opowiedziana, troszeczkę zmieniona, ale oczywiście kosmetycznie, tak więc co ja mogę powiedzieć? Napiszcie proszę Was w komentarzach, co sądzicie o tej serii, czy Wam się podobała. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapki w górę. Też bardzo ciekaw jestem, jak Wy oceniacie samą grę, jak Wam się podobała w porównaniu chociażby do oryginału, jeśli go ogrywaliście. Napiszcie mi to proszę w komentarzach, ja sobie je z chęcią poczytam. W tym roku będzie co jeszcze ogrywać, tak więc śledźcie kanał w poszukiwaniu nowych serii, nowych odcinków. A na teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych seriach i odcinkach. Cześć!